No siema. Zapewne większość z was słyszy mnie po raz pierwszy, no bo nigdy wcześniej, no w sumie nie nagrywam. W sumie pierwszy raz nagrywam z głosem mając mutację. To ogólnie nie nagrywam przez to, że nienawidzę po prostu swojego głosu. No to już jest normalne, wydaje mi się dziecinny. Zapewne większości z was też, ale jakoś przetrwamy. Ogólnie jest ten film z... Jezu, co ja gadam. Film ten powstał z okazji tego, że na kanale wybija dzisiaj 5 lat. Dokładnie, równiutko dzisiaj jest 5 lat. Wrzuciłem to w 5. rocznicę. Dokładnie 5 sierpnia 2018 roku wrzuciłem swój pierwszy film. I ogólnie wszystko byłoby z tym okej, gdyby, nie wiem, no po prostu. Ale wtedy to był zwykły taki gameplay z Dog Simulator, jak pokonywałem wszystkie bossy, czy coś, nie wiem, chyba. No, ze znajomymi w ogóle. I to mi się wydawało wtedy, w tamtych czasach, że porządny film, high quality. Ale, no, chciałem dodać jeszcze muzykę, napisy jakieś do filmu. A wtedy nie byłem jeszcze na tyle rozwinięty, żeby takie coś umieć. Po prostu. I do tego jeszcze musiałem nagrywać z mikrofonem włączonym, bo nie wiedziałem, że w ustawieniach się da zmienić. No to se nagrywałem, pamiętam dokładnie. I się zastanawiałem, czy byłoby mnie słychać, jakbym coś powiedział, czy nie. I pamiętam, że się bałem to testować, więc siedziałem cicho. Jakoś bardzo mojego oddychania nie było słychać. A pamiętam, że w tej minucie tam się wiatrak obalił, jak był, nie wiem. Po prostu się wiatrak wywalił, nie wiem jak się mówi, ale no po prostu się wiatrak wywalił. To pamiętam, że wtedy się wystraszyłem. To nawet nie było tego na filmie słychać, ale było słychać, że zacząłem tak mocno oddychać. No, to tyle w sumie z ciekawostek o pierwszym filmie. Ale co do tego, że jest 5. rocznica, to chciałbym opowiedzieć o planach na kanał, na przyszłość i w ogóle, no bo 5 lat, no to już zobowiązuje mnie, żebym coś chyba nagrał, co nie? Nie wiem, czy ja oczekuję na odpowiedź, ale no na to by wyszło. No i uważam, że 5 lat to już jest wystarczająco, żeby stwierdzić, no, że zaczynam się starzeć. I chciałbym tylko od razu zapowiedzieć, że będzie Q&A jakieś, nie wiem, na pewno. Ale kiedy to nie wiem. Po prostu możecie mi zadawać pytania, a ja może jako specjal na 900 subów zrobię. Po prostu pod każdym filmem, który wrzucę, możecie zadawać pytania, ale żeby się nie powtarzały, w sensie, że pod jednym filmem coś napiszecie, to nie piszcie pod drugim. Bo takie coś jest mi tutaj zbędne trochę, bo po wszystkich nowych filmach od tego przejadę. Może też was zastanawiać, gdzie byłem. No to byłem nie wiadomo gdzie. Po prostu. Trochę grałem i w ogóle w Minecrafty i w ogóle. Tak, wiem, że mówi się w Minecraft, ale nie trzeba mnie bić. Okej. No i grałem sobie w Minecrafta i jakoś sobie tak ostatnio sobie przypomniałem, że 5 sierpnia jest 5. rocznica kanału. Dokładnie. 5 sierpnia 5 lat. 5 i 5. No uważam, że to znak, żeby jakiś powrót zrobić, może, nie wiem. Od razu mówię, że niedługo będzie fajny film. Powstaje już nawet. Nagrałem pierwsze kilka scenek. Ogólnie będzie to recenzja takiej pewnej gry. I w sumie na społeczności może coś jeszcze napiszę. Może już nawet macie napisane, ja nie wiem, bo to nagrywam 3 sierpnia głos. Ale ogólnie, no to ten. Jeśli chodzi o kanał, to mam plany takie, żeby go rozwinąć i iść w lepszym kierunku niż dotychczas. No bo kiepskie były te gameplaye, nie ukrywam. Bo normalnie sam tego nie mogę oglądać. Spam gameplay, tak jak kiedyś na przykład nagrywałem 30 odcinków z jednego i tego samego w jeden dzień. Trochę mi się to chore wydaje, jak tak teraz na to patrzę. I nie wierzę, żeby ktoś to mógł w ogóle oglądać. No ale chyba jednak ktoś oglądał.
I w sumie no to teraz kanał idzie w nowym kierunku. Będą trochę rzadziej filmy powstawały. Oczywiście nie rzadziej niż teraz, Boże, co ja gadam. Ale po prostu będą trochę rzadsze filmy niż na przykład kiedyś, że 30 w jeden odcinek. Tylko będą mocno dopracowane i po prostu na przykład co 2 tygodnie jeden film. Tak, wiem, że po na przykład 5 filmach mi już minie to i pewnie nie będzie mi się chciało, no ale taka już moja natura. Nie, w ciągu może 4 dni powinny wlecieć 2 odcinki jeszcze. Jeden, no to będzie recenzja, tak jak już mówiłem, pewnej nowej gry, która wyszła. Że aż żal o niej nie nagrać, no bo to jest tragedia, co tam ujrzałem. Wiem, spodziewacie się pewnie najgorszego. O ile ktoś to ogląda, oczywiście. W ogóle, jeśli oglądacie do tego momentu, to napiszcie ciasteczko. Dokładnie. No i plany są jeszcze inne trochę, niż na przykład kiedyś miałem, że już nie chcę na przykład zdobywać tam jakieś ilości subów po prostu tak, o, tak jak miałem na przykład kiedyś cel, żeby 1000. Tylko po prostu będziecie chcieli zasubskrybować i zalajkować, to możecie. Jak nie, to nie. No chyba, że będę dłużej pracował nad filmem, to wtedy poproszę. To wy bardzo grzecznie dacie. Czyż nie? Odpowiedź to musi być tak, albo tak. No więc nie macie innego wyjścia. I w sumie no to na teraz to tyle. Jeszcze chciałbym wam powiedzieć o pewnej sprawie. Nie wiem jeszcze jaki, co w tle wam wrzucę, no bo ja głos nagrywam w dyktafonie. No nie oczekujcie ode mnie za dużo. Kiedyś zmienię na przykład na coś lepszego, ale dzisiaj to tak trochę improwizuję, bo jestem sam na chacie, no to trzeba nagrać coś. No to pewnie, w sumie to pewnie macie gameplay z Dog Simulator, no bo to był pierwszy film. I w ogóle jeśli ktoś z was, nie wiem, starzy znajomi w ogóle, którzy mi pomagali nagrywać albo od początku kanału ze mną jakoś byli, no to możecie napisać komentarz i zobaczymy, czy was wszystkich pamiętam. Zapewne prawie wszystkich będę pamiętał, ale to się okaże. I wątpię, żeby ktoś ze starszych widzów napisał, no bo trochę się ten kanał starzeje, naprawdę. I co do moich starych przeróbek, bo teraz właśnie ostatnio hype się na nie pojawił, nie wiem jakim cudem, no bo to jest niemożliwe według mnie, jak takie coś można oglądać? To jest trochę cringe'owe, w sensie jeszcze jak są jakieś śmieszne, ale moje to już jest cringe. No to też będą w przyszłości niedalekiej, może we wrześniu nawet. To się powinno kilka ich pojawić we wrześniu, albo jeszcze przed końcem wakacji. A już będą bardziej profesjonalne, postaram się, żeby były śmieszniejsze. No i tyle. Wiem, że krótki dosyć filmik. Długo nie było żadnych takich bardziej poważnych filmów. Bardziej wrzucałem jak na przykład, nie wiem, gameplay z czegoś, jak jedna nowa gra wyszła, no to na przykład wtedy nagrywałem coś. A teraz już tak, w sumie nie wiem, kiedy ostatnio był film. Jak to oglądacie, no to już z 4,5 miesiąca temu był film, jak nie 5 miesięcy już. No to naprawdę długo, więc wiem, że nie wiem ile film będzie miał, ale pewnie z jakieś 10 minut. No to wiem na pewno tylko jedną rzecz, że następne filmy już będą dłuższe. Na przykład ten film z recenzji Tajemniczej Gry, no to na przykład będzie bardzo ciekawy. I planuję, żeby trwał z 20 minut. Tak, wiem, 20 minut to długo. Ale będzie dobrze wykonany i w ogóle. Macie fajny jakiś program do montowania za darmo na komputery? Nie wiem. Bo na telefonie mi się nie widzi filmów za bardzo montować, a na komputerze jest wygodnie, ja nic lepszego nie mam. Ten film albo zmontuję w jakimś, nie wiem, Kinemasterze, nie wiem, w CapCutie jak już, no w CapCutie, albo nie wiem, w Windows Movie Maker, ten z 2012. No więc to chyba na tyle.
i już można wyczekiwać filmów. Jeśli jesteście nowi, zostawcie łapkę w górę, subika. Wiem, miałem nie prosić, przepraszam. I na koniec dam pełno napisów. Możecie sobie poczytać. Yo! Bo ja serio nie wierzę, to już 5 lat. Dziękuję wszystkim, którzy byli przez ten czas i Jezu, dalej nie dowierzam. 5 lat po prostu minęło, a się czuję, jakbym dopiero wczoraj ten film wrzucił. A to dosłownie 5 lat. Ja cię kręcę, od razu lecę robić miniaturkę, montować i wrzucam film. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy są od początku. I napiszcie, którym subem byliście, jeśli pamiętacie. I pamiętajcie, nowa przyszłość kanału zaczyna się właśnie dzisiaj. No siema, to ja z przyszłości. Już po nagraniu tego filmu jestem, tak. Ogólnie 5 lat wybiło. To jest coś niesamowitego, że już 5 lat. I chciałem wam wszystkich podziękować za czas spędzony razem i w ogóle. Ogólnie w napisach też macie osoby, którym szczególnie chciałem podziękować za to, że byli w ogóle. No i ogólnie no to ciekawą rzecz zauważyłem, że jak dogrywałem gameplay, żeby w tle coś było, to miałem dokładnie ten sam level w tym Dog Simulator, co jak nagrywałem pierwszy odcinek. Niesamowite, czyż nie? No, więc to jest ogólnie już wyjaśnione chyba. Dziękuję wam za to piękne 5 lat w moim życiu. I do zobaczenia za kolejne 5. I swoją drogą, tak, nagrane Mobizenem? No tak. Ale wiem, mam inną nagrywarkę, która nie ma w ogóle żadnego znaku wodnego, ale to miało być takie oddanie hołdu dla nostalgii w tym filmie i w ogóle. Kto wie, może za 5 lat face reveal? Może, nie wiem. Albo i wcześniej. Przyszłość pokaże. To do zobaczenia następnym razem. Yo!